Dzień dobry Państwu, witam wszystkich subskrybentów, witam wszystkich słuchaczy. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, bardzo Cię proszę, zrób to właśnie teraz, a będziesz miał dostęp do wielu, wielu informacji, których często nie usłyszysz w telewizji. Szanowni Państwo, opozycja łamie konstytucję. Tak, drodzy Państwo, łamie konstytucję, kręci, kłamie, oszukuje dla osiągnięcia własnego celu i doprowadzenia, by wybory odbyły się po wygaśnięciu kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Grodzki, trzecia najważniejsza głowa w państwie, blokuje ponownie wybory. Wprowadza wszystkich w błąd, wręcz żąda, by ogłosić stan klęski żywiołowej lub podania się prezydenta Andrzeja Dudy do dymisji. Czytam opinię poważnych konstytucjonalistów. Jak rozmawiam z poważnymi konstytucjonalistami, na przykład z panią profesor Łętowską, to niejasno i jednoznacznie mówią, że aby być w zgodzie z konstytucją, to są dwa mechanizmy. Albo stan klęski żywiołowej, 90 dni karencji i wybory, albo zakończenie kadencji prezydenta Dudy lub zrzeczenie się jego, lub jego dymisja. Nie będzie trzeciej osoby w państwie dyktował, co ma robić. Powiedziałam dzisiaj panu marszałkowi, że po raz kolejny wprowadził mnie w błąd. Ja już nie wierzę w żadne zapewnienia marszałka Senatu, bo to jest niepoważne. Szanowni Państwo, już się zaczęło jątrzenie opozycji, jakoby Grodzki miał przejąć obowiązki prezydenckie po 6 sierpnia. Jednak konstytucja stawia go na trzecim miejscu po marszałku Sejmu. I żeby do tego doszło, musiałyby zostać spełnione pewne kryteria, o których jest mowa w zapisie konstytucyjnym. Po prostu nie mogę w to uwierzyć i same wulgaryzmy w tym momencie cisną mi się na usta. Co to się w ogóle u nas dzieje? Jeśli tak by się stało, to obowiązki przejmie marszałek Sejmu, a nie marszałek Senatu. Oczywiście dla opozycji wygląda to zupełnie inaczej, podpierając się wypowiedzią Ewy Łętowskiej, która Grodzkiego zdaniem jest profesjonalistką w sprawach konstytucyjnych. Ewa Łętowska wypowiedziała się na łamach Gazety Wyborczej. Gdyby doszło do opróżnienia urzędu prezydenta w takich okolicznościach, to obowiązki głowy państwa przejmuje nie marszałek Sejmu, lecz marszałek Senatu. Bo konstytucja bardzo dokładnie wylicza przypadki, kiedy marszałek Sejmu ma do tego prawo. Nie ma w tym katalogu sytuacji, która ma dziś miejsce. W konstytucji jest za to powiedziane ogólnie, że we wszelkich innych okolicznościach rolę prezydenta przejmuje właśnie marszałek Senatu. Właśnie tak, rzeczywiście jest profesjonalistką. Szanowni słuchacze, to jest totalna bzdura i bardzo niebezpieczna zagrywka. Polska konstytucja stawia sprawę bardzo jasno i brzmi następująco. Tylko w 5 sytuacjach prezydent może być zastąpiony. Gdy dochodzi do śmierci prezydenta, skazania prezydenta, choroby, zrzeczenia się urzędu lub niezdolność do sprawowania urzędu. Jeśli któryś z tych przypadków nastąpi, to tylko wtedy czasowo można przejąć jego obowiązki. I te obowiązki przejmie marszałek Sejmu, a nie żaden marszałek Senatu. Marszałek Senatu oczywiście mógłby przejąć te obowiązki, tylko wtedy, gdy marszałek Sejmu byłby niezdolny do przejęcia tej funkcji. Zagrywki moim zdaniem czysto mafijne, szkodzące wizerunkowi Polski, jak i samej Polsce i Polakom. Miejmy tylko nadzieję, że grono leperów w najbliższym czasie się nie powiększy. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia. Z Bogiem.